Cześć kochani, witam was na kanale Konrad Wariat. Kochani, dzisiaj to już piąty vlog was jest. I dzisiaj są dwie herbaty. Ta jest z 3 grudnia, ta jest z wczoraj. Idealnie pachną. Próbujemy tej najpierw z 3 grudnia. Bo dzisiaj będą dwa testy herbat. Z soboty i z niedzieli. Dobra herbata zielona. Senha. Green Senha. Jakbym miał ją na razie ocenić, to... Mocna 7. Naprawdę. Tak, mocna 7/10. Czyli herbata Senha Green. Green Senha na 7/10. A herbata Mamo Hamomile, czyli ta wczorajsza. Zapachem przypomina, jakbyście pili taką herbatę miętową albo jabłkową. Dobra, herbata chamomile. Dobra herbata. Rumiankowa. O ile pamiętacie, bo 100% rumianku jest. I oceniam ją na 8/10. Dobra. Herbatka. Czekajcie chwilę. Po krótkiej przerwie losujemy herbatkę na zakejka 5. No i jutro. Zobaczcie. No. Okienka spadło. Jest to herbatka malinowa. Raspberry. Dobra, pora się dowiedzieć coś o niej. Z podkładki kalendarza. Aromatyczna kompozycja owocowa na bazie malin, dzikiej róży, jabłka i hibiskusa. Składniki: hibiskus, dzika róża, żagłuk, jabłko, kawałki buraków i marchewki, skórka pomarańczy, malina 2%, aromat. To ta herbatka będzie na jutro do próbowania. A z czekoladki? O, ciekawe co to odleciało. Chyba podczas lania. Czekajcie chwilę, bo sam mam kłopot nawet z jej wyciągnięciem. Nie będę pauzował. O, udało się wyciągnąć czekoladkę w kształcie choinki.
bardzo dobra czekoladka. Mleczna. Ale powiem wam tak, że bardziej w tej czekoladce wyczułbym trochę gorzkość. Może zmieszanie mleczne z czekoladką. Mleczne z gorzkimi. Dobra, zalosujemy. Co będzie na dziś? O, jest karteczka. Dowcipy sądowe. No to idę panie. I od razu. Widzę, że oskarżony ma dużo na swoją obronę. Zaczynamy. To akurat śmieszne. Niezłe. Już na sam początek. Ale to już przebiło wszystko. Co powiecie o tym? Nie mam nic do ukrycia. Rozwaliło nawet tamto. Dobra, mam kolejny. Przed ławą sędziowską staje kolejny świadek. Janina Kowalska. Sędzia pyta, zmężna? Nie. Panna? A gdzie tam? A więc wdowa, uchowaj Boże. No więc co? Zaręczona. Dobra, ale mam coś jeszcze lepszego. Prokurator przesłuchuje świadka. Czy poznaje pan, co tu leży? Łeb świński. Czyj to jest łeb? Mój łeb. Po czym pan poznaje, że to pański łeb? Po oczach, uszach, zaroście i ogólnym wyrazie twarzy. Okej? Okay? A tu mam takie coś, reklamy na wesoło. Cibo, podaj to, co najlepsze, najgorsze zostaw dla siebie. Gdzie diabeł pozmywać? Nie może tam kop ultra pośle. Bądź z tobą, wypieprz Pepsi. Jeśli nie masz, jeśli siły
Masz za mało, walnisz setę z kola kao. Łożką łupiesz i łysina w jednym. Żeby być sexy, trzeba pić Pepsi. To prawda. Tylko potem uważajcie z zębami. Nie, już jeden boi. I prawdopodobnie mam do wyrwania. Tu mam jeszcze lepszej. Lepiej. Niech oskarżony powie, jak zmarła pana żona, pierwsza żona. Zatruła się grzybkami. A druga żona? Zatruła się grzybkami. A trzecia? Utopiłem ją. Dlaczego? Nie lubiła grzybków. Dlaczego oskarżony protokował fałszywe dolary? Pyta sędzia. Dlatego wysoki sądzie, że tych prawdziwych jest stanowczo za mało. Znasz francuski? Pewnie, że znam. To powiedz coś. Karamba! To nie francuski. To nie po francusku, tylko po hiszpańsku. Tak? Nie wiedziałem, że znam jeszcze hiszpański. Co to jest słowa przysięgnych? Przysięgłych. Towarzystwo decydujące o tym, która strona, która ze stron ma najlepszego adwokata. Kto to jest prawnik? Człowiek, który wśród uczciwych ludzi zginął bez kłodu. A teraz tutaj mam jeszcze fraszki złotowe. Poczekajcie. Fraszki złotowe. Pracownik złodziej. Dopiero w sadzie
Dopiero w sądzie, na tyłku siądzie. Specjaliści, tacy przestępcy teraz bywają, w kontekst karny na pamięci znają. Ostatnie słowo. Jeśli to prawda oczywista, znana od początku świata, ostatnie słowo należy nie do sądu, lecz do kata. Może, może. Czy świadek jest żonaty? Tak, wysoki sądzie. Z kim? Jak to z kim? Z kobietką. Niech świadek nie żartuje. Przecież nie można być z mężczyzny. Jak to nie można? A moja siostra? Pff. Dlaczego obwiniony nie oddał właścicielowi znalezionego pierścionka? Bo proszę wysokiego sądu, było na nim napisane: Twój na zawsze.